Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja MC, a przed wami pierwszy odcinek i mam nadzieję, że nie ostatni, mapek od widzów. Panie i panowie, jest to seria, gdzie będziemy grać w Minecrafta oczywiście i będziemy przeglądać mapy, które stworzyliście wy. Pierwszą mapą jest mapa od pana Jakuba i on stworzył arenę dla mnie. Wow, szybko poleciałem, okej. Wow, wow, to wygląda fajnie. To jest arena stworzona, którą on właśnie tworzy. Ostatnio właśnie wysłał mi zupdate'owaną już wersję. Teraz zobaczymy, o co chodzi. Mamy tutaj właśnie, widzicie, update 1.1. Dodana informacja, że arena jest na dwie osoby. Obudowa areny z zewnątrz. Ten OP itemy za tronem. OK. W porządku. Ogólnie jestem za szybki, to strasznie. No ale dobra, powiedzmy, że będzie OK. Co to jest za... Potion of Luck. OP itemy, wow, kask, dresy, zęby, zbroja bez nazwy i laczki cajowskiego. Wow, w końcu znaleźliśmy ten, budy cajowskiego, nareszcie. Oczywiście jeszcze mięs, prawdziwego Steve'a. Łuk, zakładam, że chciałeś zrobić w kowadle łuk po prostu, ale nie wyszło ci ły. Costume potion. I tu mamy max enchant itemy i tu są OP itemy. Okej, w porządku, co to jeszcze mamy? O mapie. Arena by Jakbytor. Jakub Tor? Jakoś tak? Nie mam pojęcia, jak tego nie kupię, wybacz mi moją niewiedzę. W ogóle powinienem wyciszyć właśnie grę, bo będzie na mikrofonie słychać. Dedykowana dla mnie, dziękuję bardzo, do areny ze Skymer for Fun lub z kimś innym. Nie wiem, czy ogramy tą arenę razem ze Skymerem, to... To był taki projekt, że... Nagraliśmy go, żeby zobaczyć, jak ten projekt pójdzie na jego kanale, bo mimo wszystko w tej subskrypcji ma więcej i tak dalej. I chcieliśmy zobaczyć, czy projekt się przyjmie jakkolwiek. No ale niestety się nie przyjął i postanowiliśmy tego nie kontynuować, bo to nie miało żadnego sensu. Na moim kanale i tak to wyszłoby jeszcze gorzej, na pewno by to poszło jeszcze gorzej. A też wiem, że on ma swoje rzeczy do roboty, ma swoje życie, więc nie chcę go ciągnąć, że hej, musimy nagrywać na mój kanał odcinek i tak dalej, ale na pewno ten filmik mu pokażę, więc jeżeli to ogląda, to hej, to jest arena, a jeżeli nie, no to nie, tu mamy oczywiście, mamy opis bossów, o, okej. Czyli tak, kontekst jest taki, że w tym miejscu będziecie mieli teraz anotację do filmiku, który nagraliśmy ze Skymerem na jego kanale. No i widz mój postanowił zbudować arenę, bo zobaczył tam arenę, którą ja zbudowałem. Chciałbym cię zobaczyć, jaką ja arenę zbudowałem, jak to wszystko działało i sobie porównać, krótko mówiąc. Ok, co my tu mamy? Mamy armor standy, z których coś mamy? Niekoniecznie. Zobaczmy, co tutaj enchant. Czy to jest 30 poziom? Ja to jestem ciekawy. Pewnie tak. Na pewno powinien być przynajmniej. Tak, jest 30 poziom. Pewnie co mi teraz wejdzie, tak z ciekawości. Unbreaking i sharpness. Wow, co my tu? Oho, mechanizmy. Co my tu mamy? Off, wypadanie itemów on, bla bla bla. Nieźle, okej. Okay. Ja z command blokami ja naprawdę nie ogarniam nic. Klatka na prawo. Wow, muszę się teleportować, fajnie, powrót. Okej, okay, bardzo fajna sprawa. Otwarcie klatek. Ups. Bum. Wow, i otwierałem się tak pojedynczo, ale fajnie. O, to mi się mega podobało, to mi się mega podobało, okej. Okay. Ja ogólnie mam ochotę, a tu jest zejście w ogóle, dobra. Mam ochotę przetestować bossów, czy jak sobie z nimi poradzę, jestem bardzo ciekaw. Tu mamy opis bossów, pierwszym bossem jest zombie, szybkość plus HP, skórzany armor, kamienny miecz, na przyszłość, jeżeli chcesz tą arenę gdziekolwiek wstawić w przyszłości, to zalecam ci oczywiście poprawną gramatykę. To jest, mi się wydaje, przede wszystkim to jest bardzo ważne, także to ode mnie. Okej, okay. To zespiłem pierwszego bossa, pozwolę sobie tutaj otworzyć. O jest i on tutaj, okej. Okay. Radosław się nazywa. Pozwolę to po prostu otworzyć wszystko. Dobra, nie powinno się tutaj respić nic. Dobra, ja pozwolę sobie wziąć itemy stąd. No, come on. Dobra. Nie wiem, czy OP itemki będzie, czy normalne. Spróbujemy z normalnymi. Spróbujemy z normalnymi, jak to... nam pójdzie. Ukty Beef się nazywał. Dobra, on mnie atakuje już. Pierwszy boss. Holy shit. Wow. Panie Radosławie. On ma sporo życia. No. Pierwszy boss padł. Okej. Okay. Jesus Christ. Zbigniew, to jest Creeper. O Jezus Maja. Okej, okay, to jego na odległość będę brał. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Halo?
styk. Aha, padł po jednym strzale, okej. Okay. No spoko. Okej, okay, czyli był Radosław, Zbigniew, zobaczymy kto teraz będzie. To jest Bartosz, też zombie, trochę bardziej dokokszony, no to może być ciężko, szczególnie z tym moim sensitivity ostatnio, ale nie gram Minecrafta dużo. Gram bardzo dużo Valheima, jest wolny. Wyglądam, że jest tankiem strasznym. No nie będziemy bić tak często łukiem. Jest strasznym tankiem, strasznie powoli chodził. Dobra, to kolejny boss w takim razie. To jest czwarty, zobaczymy. Jestem ciekaw, jaki boss będzie po prostu potem, nie? Gdzie ten boss się zespił? Gdzie on jest? Okej. Okay. Nie wiem, gdzieś poza areną się zespił? Nie. Ten command block działa, bo jeżeli nie działa, to go nie przetestujemy niestety. Czwartym bossem powinien być szkielet, dodatkowy hełm. To nie wiem, czemu to nie działa. Sprawdzimy jeszcze raz. No nikogo tu nie ma nigdzie. Po niku widzę, że nikogo nigdzie nie ma. No cóż, czwarty boss nie działa. Musi go naprawić. Chyba, że się respi gdzieś, gdzie ja o tym nie wiem po prostu. Boss piąty się, jak widzisz, zrespił. Bossem piątym jest Blaze. Plus HP. 100% damage z Fire Aspect. Jesus Christ, okej. Okay. Spróbujemy. Pamiętaliśmy czwartego bossa, spróbujemy sobie z piątym. Gdzie jest moje jedzenie w ogóle? Shit. Gdzie jest moje jedzenie? Au! Miałem tyle jedzenia, już nie mam, nieważne. Ale czuję, że w tej zbroi chyba jestem nieśmiertelny, więc przeciwko tym bossom. A życie to ma sporo. No, teraz go tłukłem już z tego miecza i dalej żyje. Cwaniak. Patrzcie na to! Wow, ile ma życia! No, to byłoby ciężko. Jakbym miał normalną broń jakąś, to byłoby ciężko. Teraz dopiero padł. Mój Boże. Tak, szósty. O, wow. To jest slime. Slime, mega duży, czterokrotny rozpad plus HP. Boże święty. Albert się nazywa, okej. Okay. Dobra, slime to będzie ciężka sprawa. Chciałbym się go z łuku brać, oczywiście. Wow. Nie no, slime i pokonanie ma nie ma takiej możliwości nawet, nie. Nie, wypadł ten kombat w 1.12.2 jest paskudny. Jezus, umrę na slajmie, no nie wytrzymam. Umarłem na slajmie, już wiem, że umrę. Bo nie wyjdę stąd. Aaaa, come on, ale bej, ty głupie. Dobra, przeżyłem. Jesus Christ, okej. Okay. Było ciężko, na szczęście. O, daliśmy radę, dobra. I co tam, slajmiki, mogę was... Mogę was w sumie z łapki chyba zabić, nie? Czy macie za dużo życia macie, okej. Okay. To po kolei za tyle czasu po prostu. Albercie, prawie umarłem na to. Prawie na nie umarłem, to jest na razie najtrudniejszy boss, z którym walczyłem. Nawet z tą zbroją mnie pokonał, więc... No, powiem szczerze, że nieźle. Zombie, plus KP, szybkość, defensive, atak, diamentowy armor, diamentowy miecz. Jesus Christ. Okej. Okay. Come at me, come on, zobaczymy. O, jest taki szybki. Oh shit, na tego gość. Aha, mi wywalił. O mój Boże, może być lipa, nie powiem. Odejdź. Rozumiesz? Odejdź. Bob też jest, nie jest prostym przeciwnikiem. Come on. Wow, ile on ma życia! Padnę na nim. Jakby jeszcze dwa razy trzaśnie, to ja padnę na nim. Zostaw mnie, typie. Mogę się do lawy, czy mogę wrócić? Mam nadzieję. Come on! Typie, przestań! Jezu, dobra, muszę go odesłać od siebie, muszę się... O, padł! Jezu, całe szczęście. Wow, okej, okay, no na tym prawie umarłem. Szkielet na szkielecie. The fuck? Okej. Okay. O, teraz szkielet działa w porządku. Szkielet na szkielecie. O my god, no dobra. Słuchajcie. Sprawdzimy sobie szkielet, żebym się uleczył. Szkielet na szkielecie. Zaatakujemy ich z daleka. O, i twój jeździec właśnie padł. I ja teraz cię będę łoił. Ej, ja mam tarczy. Nie wiem, czy powinienem mieć tarczy na tym etapie. Chyba nie. Bo te szkielety są paskudne do walki z nimi. Shit. Tam cienie, dlatego on dostał. On do lawy nie wpadnie? Co koleś? O, za daleko już nie jesteś, tak?
Nie wiem, czy ja chcę podwinić do niego, raczej nie. Mam cienie, więc jak on mnie strzeli, to i tak dostanie. Chodź, chodź. Jak się nazywa w ogóle? Skeletower, okej, okay. Ma sens. No bo też ma ciur życia pewnie. Ale słabsza tego, tylko mnie odpycha to naprawdę. Uważ, mi nie zadaje. Boję się bossa ostatniego, bo jeżeli ten boss będzie ostatni mnie zabije, to będzie trochę przypał. Dalej mnie intryguje ten piąty, bo nie miałem okazji nie zawalczyć niestety, no trudno się mówi. Przestaniesz? Przestaniesz? Kiedyś w makiecie może było tak napadać cały czas, teraz trzeba być ostrożnym. No chodź, wejdziemy, chodź, chodź, wejdziemy do środka, chodź. No, teraz to tak, teraz to elegancko, dostałem diamentową zbroję z niego. Kolejną już. Mogę sobie czy mógłbym sobie to naprawić, abym stracił enchant? Rozumiem. Czarny szkielet na dużym slajmie. O nie. O nie. O nie. Jeszcze regeneracje mają. Oh, this is where I die. Ja tego szkieleta chcę pierwszego ustrzelić chociaż raz, nie? O, slime już padł. Okej. Okay. O, właśnie czarny szkielet da mi Widera. To bardzo niedobrze. Ja wolę ich trzymać na odległość. Jaki jest szybki. Jeszcze ma regenerację. Jak ja mam go zabić, skoro ma regenerację. Dobra, slime mam, się już nie przejmuje. Mogę was po prostu wybić jeden po drugim. I tyle. O kuleja. O kuleja. Jak on się nazywa? Dark Rider. Bardzo klewy. Dobra, mam Widera. Odejdź. Jaki jest wielki w ogóle. Nie wiem, szkiety są wielkie te czarne. Ale na nim padnę. Odejdź. Odejdź, muszę się uleczyć. Odejdź, muszę się... Dolawy go. Come on, damy radę, żeby go dolawy wrzucić. Come on. Jest, dobra. Trochę dalej. Dobra, ja się teraz uleczę. O, widziałeś? Pięknie. I teraz co teraz zrobisz? Co teraz zrobisz? Nic nie zrobisz. No. I tak się właśnie pokonuje bossów w takiej grze. Co jeśli dolawy i tyle. Pokoje świeższy wygląda zbroja na szkielecie czarnym. Pan jeszcze kiedyś? Wow, padł w końcu. Jesus Christ. Nie dowiemy się tutaj, co było z niego, jeżeli było cokolwiek. Ale to zajęło zdecydowanie za długo. Edek Władca Ciemności. Cholera wie, co to jest, jeżeli w ogóle działa. Nie działa ostatni boss, naprawdę. Come on, man. O, to jestem zawiedziony. No ale miejmy nadzieję, że jakieś update'y będą w przyszłości, to wszystko będzie działać. Aktualnie robię time set day. Weather clear. Proszę bardzo. I aktualnie będziemy kończyć. O, tu mamy jeszcze jakieś, widzicie, mechanizmy, pewnie jakieś testy. Będę zaglądał do środka, bo nie wiem, co tam w środku jest. Ale powiem wam, że to jest bardzo ciekawy koncept na arenę, w sensie mamy te command bloki, mamy to wszystko i jest to naprawdę w fajny sposób zrobione, gdzie faktycznie jest osoba, która gra, która walczy na arenie, jest osoba, która operuje dookoła. Bardzo mi się podoba taki koncept, szczególnie, że ja jestem kompletnym noobem, jeśli chodzi o command bloki, więc jestem osobiście happy, że takie coś zostało mi pokazane i mogłem się do tego wypowiedzieć, to jeszcze nie tym bardziej jara. Ale okej. Okay. To był pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że nie ostatni. Mapek od was. I jeżeli będziecie chcieli, żeby ta seria była kontynuowana, to zależy tylko i wyłącznie od was. Jeżeli chcecie zrobić dla mnie mapkę, możecie mi ją wysłać. Możecie wysłać mi wiadomość prywatną na Twitterze. I tam się porozumiemy co i jak. Twitter jest w moim opisie. Ewentualnie możecie wysłać mi pracę na maila, który jest w zakładce informacje, jak wy na mój kanał wejdziecie, tam jest mój e-mail, musicie tylko odkryć po prostu. Także cóż, dziękuję za oglądanie, to była mapa od Jakub Tora, jeżeli dobrze pamiętam, i dziękuję za tą mapę i mam nadzieję, że następne będą jeszcze lepsze, jeżeli będą i jeżeli będzie kolejny odcinek, to będę mega szczęśliwy. Także cóż, trzymajcie się, do zobaczenia, bardzo proszę za kolejne odcinki. Mam nadzieję, z mapek od widzów. Trzymajcie się. Pa, pa.